Mało o nich wiemy. To zwykli, skromni ludzie, którzy pracują i żyją jak inni. Ale bez ich pomocy nie odbyłaby się żadna poważniejsza operacja. Czasem nie wiedzą nawet, jak wielu ludzi zawdzięcza im życie. Trzej mławianie zostali wyróżnieni najwyższym przyznawanym przez Polski Czerwony Krzyż odznaczeniem – zasłużony dla zdrowia narodu. Najbardziej wspomina się pierwsze oddanie krwi, jakie miałem. To było w wojsku dla kucharki, która pracowała w kuchni i poparzyła się i była potrzebna krew. No fakt, że trochę lęk był, jak się zobaczyło tą taką grubą igłę, to nie wierzę w to, żeby tam komuś serduszko trochę nie zapikało. To jest tytuł honorowy, tak jak wszystkie odznaki pecekowskie, bo to jest takie nadanie człowiekowi jakby tego statutu tego człowieka, który ratuje innym życie, prawda? Idę co dwa miesiące oddaję, no i gra wszystko. A jakby pan przestał oddawać co dwa miesiące, to co by się stało? Nie, nic. Pan jest zdrowy, niezbyt. Ja jestem zdrowym człowiekiem. A bał się pan igły? Boi się pan igły? Ma pan coś takiego? Co dwa miesiące się boję. Ale idę śmiało i oddaję. Każdego roku Polski Czerwony Krzyż honoruje wszystkich krwiodawców, którzy systematycznie oddają krew. W grudniu ubiegłego roku zarząd PCK przyznał trzem mławianom najwyższe odznaczenie – zasłużony dla zdrowia narodu. To odznaczenie przyznawane jest niezwykle rzadko w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. No oddawałem dlatego, no bo z tym się liczyłem, że zawsze komuś pomogę, nie mogę inaczej pomagać, to pomagam oddając krew i z tego jestem dumny. Po pierwsze, jak oddaję, się dobrze czuję, a po drugie, no to ratuję życie innym ludziom. Przede wszystkim tam jest bezinteresowność, bo oni w zasadzie za to nie mają nic. No tam mają jakieś drobne przywileje, podziękowania, honorowe odznaki po iluś litrach, ale praktycznie to jest tylko i wyłącznie ich dobra wola, wysiłek organizmu, prawda? To jest tylko i wyłącznie jakaś taka ich bezinteresowna sprawa, bo mówią, że nie wiem komu, ale może pomogę.